Witajcie, tu Weronika Broiło. Witam Was na kanale All Things Style. Dzisiaj będziemy wracać do filmiku, który się pojawia na kanale co miesiąc. Dla tych, co dopiero dołączyli, witam Was serdecznie i dziękuję za suba. Dziękuję za to, że znalazłyście coś w moim kanale, co przykuło Was wzrok i mam nadzieję, że zostaniecie. Dlatego, że przedstawiam Wam tutaj, jak czerpać z własnych szaf. W neutralny sposób ponadczasowy, ale też dbając o nasz portfel, abyśmy czuły się jak milion dolców i umiały spójnie zbierać rzeczy z szafy, aby tworzyć stylizacje takie, które zawsze będą miały element ciekawy, ale będą neutralne, takie klasyczne, które po prostu wzbudzą zaciekawienie i w pozytywnym sensie. Chciałabym, żeby to, co nosicie przynosiło Wam radość i też, żebyście się czuły z klasą niezależnie, czy idziecie do lasu, czy idziecie do knajpy, czy idziecie załatwiać sprawy. W każdej sytuacji możemy fajnie dobierać ciuchy, aby dodawały nam i pewności siebie i że czujemy, że nosimy coś nie tylko na czasie, ale podkreślającego naszą osobowość. Więc chciałabym tym, jak ja podchodzę do mody, się z wami dzielić. Dziękuję za zaufanie tym, co już są ze mną, ale również tym, co zdecydowali się dołączyć do naszego grona. Więc witajcie. I co? Dzisiaj właśnie mówimy o tym, co nosiłam w czerwcu. Co było dla mnie? Czymś, po co sięgałam najczęściej. Wydaje mi się, że ten rodzaj filmiku jest ważny, dlatego że pokazuje nam, tutaj mi Efi piesek szczeka, pokazuje nam ten rodzaj filmiku to, jak z własnej szafy możemy czerpać, aby nosić te rzeczy na różne sposoby przez X tam lat. Ja często wracam do tych rzeczy. Na pewno może niektóre widziałyście już w poprzednich filmikach, więc chcę wam pokazać, że to wcale nie jest potrzeba szukania nowych, tylko właśnie zastanowienia się. Użycie z wyobraźni, jak możemy na nowo coś założyć. O to w tym chodzi. Też chcę Was zachęcić do wglądu na moją domenę modową wariestudio.com. Warię to jest słowo każdy z języka szwedzkiego. Zakładając tę firmę, chciałam się kierować tym, aby moda taka, która naprawdę wygląda drogo, a wcale nie jest, była dostępna dla każdego i żeby każdy się czuł e, świetnie ubrany, niekoniecznie może interesując się modą jednak czuć się jakby założyła coś, co jest w modzie, w trendzie, ale to też nie o to chodzi, bo to, co ja pokazuję i to, co Wam udostępniam na warię, jest ponadczasowe i to jest dla mnie ważne, żeby ten minimalizm ponadczasowy, klasykę podkręcać. Więc na warię znajdziecie second-hand rzeczy, które sama selekcjonuję, moje usługi stylizacyjne, więc możecie się do mnie odzywać przez formularz kontaktowy na stronie. Pod każdą usługą klikając macie na dole tam formularz, więc piszcie śmiało do mnie i możemy się spotkać online i osobiście Dodatkowo do tego jest też kolekcja Wary Studio, którą stworzyłam dla Was z elementów, które możecie łączyć na przemienie, więc zachęcam Was do wglądu dla tych, co jeszcze nie odwiedzili, co piątek o godzinie 18 lub 23, różnie to bywa, w piątek są nowości na stronie raz 10, raz po 20, zależnie od tego, jaki dostanę dla Was Produkt, jaki towar znajdę w danym tygodniu. Tak to wygląda, więc wchodźcie na stronę szczególnie w piątki o godzinie 18 lub 23. .00. No i też w najbliższym czasie do tego, co Wam przedstawiłam w aktualnościach, zobaczycie również właśnie film z najnowszą dostawą, która będzie w ten piątek. Przedstawię Wam w stylizacjach, co tam się znalazło. Więc tak, praktycznie co drugi tydzień pojawi się filmik ze stylizacjami lumpeksowymi, Używając rzeczy z danej dostawy, abyście zobaczyły w realu, jak to wygląda na mnie i jak można to zakładać. Tyle słowem wstępu. Weźcie kawkę, herbatkę, cokolwiek. Zaczynamy z pięcioma stylizacjami za mną. Mamy pięć elementów, po które sięgałam najczęściej i użyłam rzeczy z garderoby, z którymi je komponowałam w danym miesiącu. Więc mamy trochę torebek do pokazania, mamy butów i mam nadzieję, że ta neutralność i takie Elementy klasyki przełamane Wam się spodobają. Że od tej strony zaczniemy z takim jaskrawym kolorem, co rzadko się zdarza w moich filmikach. Ja generalnie wybieram dosyć neutralne barwy. Skupiam się bardziej na teksturach, fasonach, krojach, żeby to było ciekawe, nietuzinkowe. Ale jednak czerwień jest takim kolorem, barwą, która pasuje do wielu innych kolorów w szafie i można powiedzieć, że jest równie ponadczasowa jak czerń, czy niebieski kolor, czy biel. Więc nie za bardzo tutaj jest się do czego przyczepić, ale pokażę Wam na początku do tej czerwieni coś, co jest ulubieńcem pod względem materiału, kroju i coś, co nosiłam wiele razy w czerwcu. Chodzi o taką lnianą sukienkę. Więc przełamiemy ten kolor czerwienią, ale chcę Wam najpierw ją tak bliżej pokazać. Tutaj jest taka tekstura, słuchajcie, melanżowa tak zwana, bo mamy przeplataną nić brązową, takim, ja wiem, takim szarawym, myślim odcieniu beżowego koloru. Jest fajna, bo po prostu prosta, żadnych udziwnień, nie ma tutaj żadnych wzorków naszytych. Mogłaby mieć kieszenie, może to jest jedyne, co do czego mogą się przyczepić, chociaż jest takim prostym krojem, nie za szerokim, więc też to może by zniekształciło trochę formę. No ale tak, kupiona w jest 100% len, Idealny materiał właśnie na lato, jak wiemy, oddycha, więc jest super wygodne do japonek yy, chociażby, ale też ją założyłam w troszkę bardziej taki wieczorowy sposób używając czerwieni. Mamy suwak na boku tutaj, zaszewki takie przybiuście, kolor i ten prosty krój, po prostu możemy ją zakładać do marynarki, możemy zawiązać koszulę z przodu do niej. Jakiekolwiek letnie buty, czy to sandałki na obcasie, czy tak jak tutaj mamy, czy płaskie, na platformie, jakieś japonki, czy nawet na sportowo. Słuchajcie, można zarzucić na to bluzę z kapturem i założyć sportowe buty typu New Balance, czy Veja, trampki Superga. Trampki też są super różne. Słuchajcie, są firmy. Jeśli chodzi o takie sportowe buty, możemy też zrobić taki filmik przedstawiający takie topowe. Modele, jeżeli to Was interesuje, dajcie mi znać, jeżeli chcecie w ogóle odcinek o butach, bo często widzę w komentarzach, że coś piszecie na ten temat, więc dajcie mi znać poniżej, czy film stricte o butach to jest coś, co możemy zaplanować na najbliższy czas. Chętnie Wam to przedstawię. Moje takie faworyty, jeśli chodzi o obcasy, o płaskie, o kozaki i tak przejdziemy przez każdą kategorię, jeżeli to Was interesuje. Jak widzicie, łączymy to z czerwienią. Biorę tutaj taki element. Ciekawy, bo to jest pomiędzy koszulą a marynarką z krótkim rękawem. Bardzo lubię ten materiał na lato, bo to jest po prostu fajny zastępnik w ogóle marynarek. Mam kilka takich elementów, które albo są szeroką koszulą, taką szyfonową, przezroczystą, albo właśnie takie marynarki o tym kroju z krótkim rękawem. Ale jest to coś, co jest zwiewne, luźne. Z tyłu mamy wiązanie na talii. No, i wybrałam tą rzecz w lumpeksie jakiś czas temu, dlatego że kolorem idealnie się spina z tą oto piękną torebką, jaką udało mi się dorwać na urodziny. Słuchajcie, Proenza Schooler. Świetna marka, e, która pod względem krojów, ubrań i toreb i butów zawsze się czymś wyróżniała. To jest taka marka, która po prostu robi coś, co będzie ponadczasowe, ale zawsze czy to materiał, czy krój. Jest czymś naprawdę nietuzinkowym. Więc bardzo sobie cenię tą firmę i jak zobaczyłam, że była dostępna w czerwieni, to stwierdziłam, kurczę, fajnie będzie wziąć coś, co kolorem, i wzorem, i jakością skóry będzie pasowało mi do wszelkich rzeczy w szafie. Więc zależy mi, jak coś wybieram, szczególnie coś droższego, tak jak to, aby pasowało jednak do wielu innych rzeczy w szafie. No i zauważcie, tutaj biorąc te dwa elementy, Cokolwiek bym z tym połączyła, czy to czerń, czy biel, czy beż, czy niebieski kolor błękitny, czy do jeansów, to jest po prostu duet bezbłędny uważam. I fajnie jest też, nie tylko dobierać, tak jak mówiłam w filmikach, jak dobierać dodatki, mogę tutaj wam kleić. To też nie chodzi o to, żeby zawsze dobierać buty do torebki, ale tak jak w tym filmiku, właśnie, który tutaj Wam wklejam, mówię tam o tym, jak dobierać ubrania do akcesoriów. To wtedy jest fajne takie przełamanie. Akurat tutaj też mamy buty czerwone, ale mówię tak ogólnie, że możecie tutaj założyć czarne buty, dżinsy i czarną bokserkę top na ramionczka pod to, tak? I wtedy wcale buty nie muszą być dobrane do torebki. Ale tu uważam, to jest 10 na 10, jeśli chodzi o dobranie barwy czerwieni tutaj. I to jest coś, co założyłam na kolację. Więc można użyć takiej lnianej kiecki, która się wydaje bardzo jako taki element casual, codzienny, w formie właśnie wieczorowej, letniej. Więc to jest taka moja interpretacja tego pomysłu. Dalej mamy beżową spódnicę i ona jest dosyć wyjątkowa, słuchajcie, bo można być w dżinsie, można mieć lnianą, tak jak ta sukienka przed chwilą, ale ta jest taką bawełną, fajnie zszytą na boku, dlatego że ten materiał troszkę nam się robi, taka sprężynka jakby, zobaczcie, no te boki są takie, trochę takie razem zebrane, że ten materiał się tak nam fajnie tu marszczy po bokach, to mnie do tej spódnicy skusiło, to tak jakbyśmy miały taką jakąś tutaj gumkę wszytą, że ten materiał się tak układa. Jest z wyższym stanem, mamy jeden guzik z tyłu i chowany suwak, Kieszenie z przodu, więc to bardzo cenię, że akurat tutaj przy talii mamy kieszenie. Długość jej taka midi, powiedziałabym do połowy łydki. No Najlepszy rodzaj kroju w ogóle spódnicy uważam jaka jest, bo tak, litera A nie do końca mi tak pasuje, dlatego że po prostu w tym kroju się trochę czuję jakbym miała 15 lat znowu. Są też bardziej obcisłe wersje, wariacje tego rodzaju spódnicy, no to wtedy się czujemy jak w takim kokonie trochę. A też takie luźniejsze do podłogi, no to troszkę mi się to kojarzy wtedy z wakacjami, lub do noszenia do kozaków, do grubego swetra. A ta jest czymś takim pomiędzy. Mamy ten element taki trochę codzienny z tymi kieszeniami, nie jest za formalna, ale da się ją założyć bardziej formalnie i bardziej codziennie, więc daje nam multum opcji. Z przodu ma też taki rozporek. Ale generalnie jest bardzo kobiecą, fajną rzeczą, którą mogę po prostu wymyślać z szafy codziennie, mogłabym inaczej ją stylizować. Ale tym razem weźmiemy odcień kamelowy. Materiał taki wełniany tej kamizelki ale w ogóle kolor beżowy z kamelowym to jest bardzo fajne, neutralne połączenie na lato. Które możemy potem przenieść na jesień. Nawet tą stylizację, którą tutaj widzicie, możemy założyć pod to cienki golfik, czy cienki long sleeve, czyli po prostu bluzkę z długim rękawem, czy koszulę nawet białą czy czarną, i też byłby fajny zestaw do kozaków, załóżmy na przykład lakierowanych na obcasie. Więc generalnie opcja hamelowy i beżowy dają nam mnóstwo opcji, ale chodzi tutaj też. O skupienie się na kroju tej spódnicy, więc używałam jej bardzo dużo razy w, w czerwcu. Czy to z japonkami, czy to z sportowym obuwiem, czy zakładając kroksy, moje takie brązowe model Dylan, tutaj Wam wklejam świetne do wsuwania. Po prostu nogi wychodzimy z domu, czy to w skarpecie długiej, czy, czy boso. Po prostu genialne, szczególnie na takie dni deszczowe letnie. Tym bardziej, jak się zrobi trochę zimniej jesienią, możemy z grubą skarpetą założyć wełnianą i też jest. Super, naciągając skarpetę na leginsy na przykład. No ale dobra. Yy, to co do tego bierzemy, to jest ta kamizelka, Tadam, takie coś. No i to zakładamy jako bluzkę. to jest świetna sprawa, bo jest na podszewce, fajnie nam trzyma sylwetkę, zapinamy się w talii. No i ja bardzo lubię używać takich elementów bardzo eleganckich, jak kamizelka, takich dopasowanych jako bluzkę. To nie musi być tak, że każda kamizelka jest czymś do warstwowania, możemy używać bardziej dopasowanych jako po prostu element odzieży takiej górnej. No i tak zrobimy w tym przypadku. Więc do tego dobieramy buty czarno-ekri w kolorze, dlatego że chcemy dobrać do torebki tym razem. Mam torbę, która uważam, że tutaj świetnie nam przełamie ten zestaw. Chodzi o torebkę marki Dentro. Jest to marka z Włoch. Udało mi się znaleźć tak piękny model, skórzany z takimi tutaj elementami wiszącymi, bawełnianymi sznurkami, jakby, więc to w ogóle do wszelkich rzeczy w mojej szafie to będzie się kleiło 10 na 10 i tutaj uważam, że przy tym kamelowym i beżowym odcieniu to bardzo ładnie wygląda i przełamuje, więc ten kontrast czarnego, beżowego nam tu dobrze robi. No i taki oto but udało mi się znaleźć, e, oczywiście buty, ale pokażę Wam jeden. E, udało mi się to znaleźć, słuchajcie, w lumpeksie ostatnio i takie retro klimaty na małym obcesiku i mamy tą pase ten paseczek z tyłu. Full skóra, ale bardzo ciekawy ten element z przodu. Może bym wolała, żeby były w czubek, ale nie my jednak, uważam jak na okaz z lumpeksu, co się rzadko trafia, żeby znaleźć buty jeszcze w swoim rozmiarze. To uważałam, że nawet do jeansów, czy do czarnych spódnic, to, to będzie mega, czy do spodni cygaretek. No, i w tym przypadku uważam, że tutaj przy tym kamelowym i beżowym czerń i biel nam fajnie tutaj działa, więc dajcie mi znać, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że to jest coś, co spokojnie można iść w tym na kawę latem. E, czarne okulary i czujemy się naprawdę świetnie. Ulubieniec numer 3 mamy tym razem buty. No i wybrałam takie, słuchajcie, które kupiłam już x lat do tyłu, dawno temu e, x lat wstecz słuchajcie, takie dawno temu z Reserved. Jest to coś, co imituje skórę węża, ale te kolory, słuchajcie, bardzo fajnie wkomponują się w garderobę. Daje nam to dużo możliwości pod względem właśnie dobierania kolorystycznego w ogóle. Nie kierując się takimi rzeczami jak słoneczko kolorystyczne, tak w stricte pojęte jakby branży, branży stylizacyjnej, ja właśnie troszkę przeciwko temu działam i uważam, że jednak, jak wszystko jest takie neutralne i trzymamy się bazy kolorystycznej, powiedzmy do siedmiu kolorów, może, to wtedy wszystko fajnie gra. To, nie, to, to chodzi o to po prostu, żeby mieć w szafie takie kolory, które razem będą się na przemienie ładnie łączyć i cokolwiek byśmy wybrały. No i te buty nam to umożliwiają. To na małym takim obcasiku, z tyłu pasek napięte i z przodu mamy takie paseczki przy palcach, zauważcie. No, i mamy tak tutaj brąz, kamelowy kolor, trochę beżu, trochę czerni, trochę zieleni, więc takie fajne ziemiste barwy, które razem zawsze będą grały. Więc, te, nawet zakładając full beżową sukienkę, tak jak teraz zrobimy, no to te buty fajnie nadają nam kontrastów same w sobie. Dobierzemy do nich kamelową torebkę. No, ale widzicie, mamy tutaj taką oto z Zary sukienkę, kupioną w ogóle X lat temu, bardzo dawno. Z dzianiny, prążkowana, taka swetrowa, bym powiedziała, długa dosyć, tak poniżej połowy łydki, bym powiedziała, zależnie od naszego wzrostu. Dla, nich, dla kogoś mogłaby być maxi, jakby ktoś był niższy. No ale chodzi właśnie o taki fajny odcień beżowego koloru, trochę wpadający w żółty. Na to zakładamy też z Zary taką dzianinową, prążkowaną koszulkę z tyłu, z odkrytymi plecami, z taką gumką na plecach. I tak to wygląda. Dobieramy szarość do tego beżowego, te buty nam tutaj przełamują, więc wygląda, jakbyśmy miały po prostu spódniczkę beżową. I fajnie te prążki też razem tutaj współgrają. A do tego bierzemy torebkę od marki Koperni, uwielbiam jej kształt. To jest model Swipe Baguette, czyli tak jakby bagietka, styl trochę szersza, jest też taka bardziej pionowa wersja tej torby, ale ta mi się bardziej podoba, więc tutaj uważam, że do tych butów ten kamelowy odcień nam świetnie robi. No i same stwierdzcie, czy takie kolory razem tutaj fajnie nam grają. Zresztą możecie mi dać znać, która ze stylizacji najbardziej Wam podpasowała. Naszym czwartym ulubieńcem jest koszula z krótkim rękawem, która jest czymś, bez czego nie mogłabym żyć latem, po prostu. Bo jak jest taki upał 30 coś stopni, koszula z krótkim rękawem Krótki topik jakiś albo na ramionczka, jakiekolwiek koszulka, którą lubicie z szafy. Krótkie spodenki, japonki, okulary i tyle. That's it. Niezależnie czy jesteśmy na wakacjach, czy mamy coś do załatwienia. Oczywiście, jeżeli praca nam na to nie pozwala, no to wiadomo, i tak zrobię dla Was filmik, stylizację do pracy na lato, bo robiłyśmy wiosenną wersję, więc myślę, że już czas niedługo zrobić letnią, e, więc też do tego wrócimy, no i też może do tej koszuli w innym wydaniu e, też wrócimy. Ale dzisiaj chcę wam pokazać po prostu koszulę, którą w takim militarnym stylu udało mi się znaleźć jakiś czas właśnie w second handzie. E, jak szukam dla was rzeczy, towar na warię, to też e, czasami udaje mi się też coś znaleźć do własnej szafy, więc tak też było z tą koszulą, ale w jedną z najbliższych dostaw będzie podobna koszula na warię, też z takimi tutaj, słuchajcie, paskami na guzik na ramionach, więc bądźcie czujne, mam to przygotowane i będę ją umieszczać na warię, być może za tydzień. Tak to wygląda, mamy z przodu kieszenie, trochę taki cargo styl, ale jakąkolwiek koszulkę pod to założę, czy na przykład satynową spódnicę z tym, czy z wyższym stanem shorty, czy to jeansowe, czy materiałowe, ale garniturowe też super, sandałki skórzane, czy to na obcasie, czy nie, obojętnie, ale generalnie otwarta taka koszula, nosząc ją luźno, super. Można też zapiąć jeden guzik przy szyi, zostawić luzem, mieć braletkę pod spodem. Można zarzucić na sukienkę, na ramionczkę taką, spaghetti strap tak zwaną, na cienkich ramionczkach, na satynową kieckę. No po prostu napływają pomysły, napływają, ale też dla niektórych, widzą, widząc to pod względem rozmiaru, mogłyby pomyśleć, a to jest jak dla dziadka, a to jak dla faceta, ale to właśnie o to chodzi, żeby przełamywać kobiecymi formami tego typu właśnie takie męskie, masculine tak zwane rzeczy. Tym razem bierzemy body brązowe pod to. Zdajemy tylko torebkę i spodenki. Mamy takie body na poduszkach HM. Jak weszłam ostatnio w Warszawie na chwilkę, zobaczyć, co tam się kryje w wyprzedaży, to takie coś znalazłam z tyłu wycięte mocno plecy ale na poduszkach, więc to jest też coś, co będę mogła używać pod sweterkami, pod szyję, żeby nadać trochę formy sylwetce, e, szczególnie w ramionach właśnie. Dobrze jest mieć takie elementy do warstwowania, ale też samo w sobie, generalnie ta elastyczność bardzo wygodna rzecz i kolor też mi bardzo odpowiada. Ziemiste te barwy, jak widzicie, się przełamują tutaj nam i też można łączyć na przemienie te rzeczy, nawet te buty, które widziałyście przed chwilą, też by świetnie grały do tego body. Do tego bierzemy satynowe spodenki, które znalazłam w Stradivariusie już chyba z roku Temu Po prostu z wyższym stanem, w takim ala garniturowym kroju, kryty zaczep mamy tutaj, mamy kieszenie, szlufki, więc też można by było pasek założyć. No i na koniec bierzemy taką lakierowaną torebunię, którą też w się znalazłam jakiś czas temu. Tutaj jakiś kryształek ma z przodu, ale jest bardzo obatycki więc polskiej firmy, ale bardzo prosta, taka naprawdę łatwa do noszenia i chyba powiedziałabym, że jeden z moich ulubionych fasonów torebek ze wszystkich, bo po prostu można zarzucić na ramię, jest wielkością idealna, nie przepadam za jakimiś wielkimi torbami, więc tutaj naprawdę strzał w dziesiątkę, że to się udało znaleźć. A kierowana tekstura też fajnie nam tutaj przełamuje, lekkie nawiązanie do tych spodenek błyszczących. Bawełniana koszula na takie rzeczy troszeczkę bardziej eleganckie, Przełamuje nam tą formę taką elegancką i jeśli chodzi o buty, dodajemy tutaj low mokasyny, biało-czarne, takie powiedziałabym lordsy, mokasyny, troszkę takie w męskim trochę wydaniu, ale bardzo je lubię pod względem właśnie tego, że obcas nie jest za bardzo fikuśny, jest jakimś traperem, nie lubię tego połączenia, kiedy mokasyny mają ten traper taki ząbkowaty, nie do końca to fajnie wygląda, no ale po prostu ta biel i czerń to naprawdę mogę cokolwiek sięgnąć z szafy i będzie z tym fajnie wyglądało. Tyle jeśli chodzi o tę neutralną opcję, a na koniec mamy również koszulę, ale beżową i bardziej taką teksturalną, więc jak widzicie kolejna opcja, która udowadnia, że koszule z krótkim rękawem naprawdę skradły moje serce przez ostatnie kilka sezonów, jeśli chodzi o właśnie garderobę letnią. To jest opcja, którą znalazłam w też już dobre kilka miesięcy temu, ale bardzo podoba mi się ta tekstura zobaczcie, bo to jest prążek, ale taki bardziej jakby ala marszczenie, tak jakby po prostu była e, wygnieciona. E, czasami są takie materiały, gdzie po prostu są jakby naturalnie wygniecione, tak stworzone, żeby się gniotły, ale właśnie to dodaje im uroku. To jest właśnie taki materiał i mimo nawet że ją prałam, ta tekstura, forma się nie zniszczyła. E, to jest marki Selected Femme. Więc też słyszałam o tej marce już dawno temu. No i mamy neutralne guziki, które się wpasowują, więc nie są kontrastowe, co też fajnie się nam tutaj wtapia w całość. No i bardzo lubię nosić tą koszulę, czy do jeansów, czy do właśnie czarnych elementów, czy do białych spodni. Czy dolnianych, beżowych, full beżowy look zrobić. W tym przypadku tutaj pokażę Wam, jak połączyłam z dżinsową spódniczką i japonkami z mango, skórzanymi na takim klockowym obcasiku. Do tego, żeby przełamać, nawiązać trochę do tego beżowego odcieniu, bierzemy JW Anderson, taką z kanwasem bumper torbę tak zwaną. Mamy na kanwasie JW Anderson, wokół mamy kamelową skórę. Więc to fajnie nam tutaj gra do tej koszuli. Uważam, że błękit z spódnicy również nam tu fajnie działa. Spódnica być może z Primarka, nie wiem, kupiona kiedyś w się również ma tutaj te przytarcia. Trochę taki lat 90. styl, ale uważam, że i wygodna sprawa i na upał fajnie. Fajnie jest dobrać wtedy właśnie jakieś takie neutralne okulary do tego rodzaju zestawu. No i jest wygoda i klasa i kolorystycznie fajnie to współgra. Tak wyglądał czerwiec 2024. Mam nadzieję, że coś Wam tutaj się spodobało, że może u siebie odkreujecie któryś z zestawów. Bardzo się cieszę, kiedy mówicie mi, że to, co pokazuję jest dla Was inspirujące. To jest największy rodzaj dla mnie komplementu, jak to słyszę, więc dziękuję bardzo za te słowa. Widziałyście, dla tych, co widziały to w aktualnościach. napisałam Wam, coś jest zbliża w najbliższym czasie. Ale też wspomnę jeszcze raz, że zrobię dla Was haul z selfie. Bardzo dużo rzeczy zebrałam, które będą świetnie się komponować w stylizacjach, więc to, co właśnie w maju zebrałam, chcę Wam pokazać w jednym dedykowanym filmie. Do tego również powrócimy do tematyki Marzela, o której mówię nieraz, tym razem w stylizacjach z wybiegów, więc to się też pojawi w najbliższym czasie. Pracuję nad tym, aby wdrożyć na warię z powrotem spodenki szare i też w długiej wersji, więc też jak to będzie gotowe, to... Ogłoszę i tutaj na YouTubie, jak i również na profilu Wari Studio, więc chodźcie jej na Facebook, i na Instagram firmowy. Wracam do Was już po wyjazdach. Miałam jeszcze jeden wyjazd właśnie do Kopenhagi, więc też pokażę Wam, co stamtąd przywiozłam. Ale na razie już jakichś większych wyjazdów nie planuję, także do zobaczenia wkrótce w następnym. Ściskam Was mocno, życzę słonecznego tygodnia i do zobaczonka. Muśka, hej!